proszę państwa, proszę państwa, uwaga! Teraz, 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 już! O, albo popatrz pan na tę ścianę, zobacz pan. O! Szyba? Szyba. Krzywa. No ale tak było na planie. Język niemiecki jest łatwy. Kwierbaben, sianograben. No i jestem w tej fabryce mebli z panią elektryk. Ale to tylko dzisiaj, poniedziałek. We wtorek mamy 1 sierpnia, czyli Narodowe Święto Szwajcarii. A następnie w środę mam tu być już z jakimś kolegą. Budujemy trasę. No więc tak jak mówiłem, byłem dzisiaj w fabryce mebli. Fabryka to trochę dużo powiedziane. No. Powiedziałbym wytwórnia. O, to już lepiej. Poza tym nikogo nie było w pracy. W ogóle fabryka nie funkcjonowała. Nie wiem, czy sobie wzięli mostek, sobie zrobili w związku z tym, że jutro jest wolne. Jutro jest 1 sierpnia, dzień powstania Szwajcarii. Jest to święto, które obowiązuje na terenie całej Szwajcarii i w związku z tym jest ono płatne. To znaczy, ja siedzę w domu, a pieniądze mam dostać. Przynajmniej teoretycznie. Bo jak to będzie w praktyce, to się okaże pod koniec miesiąca, jak dostanę rozliczenie za sierpień. Czy mi zapłacili za to święto, czy nie. Różnie to z tym bywa. Ale nawet jeśli płacą, to tylko 80% dniówki. Więc nawet jeśli mi zapłacą, to nic, to nie za całe 8 godzin, tylko 80%. Druga sprawa to tak, co robiliśmy? No tak jak mówiłem, tam montowaliśmy trasę bardzo wysoko, znaczy bardzo wysoko, dla mnie to wysoko, bo na jakiś 5 metrach gdzieś około. Więc no, przyszliśmy do pracy, pani elektryczka wzięła sobie podnośnik koszowy i mi mówi, że ja z drabiny mam robić. Już mi się to nie spodobało. Dlatego, że no 5 metrów to dla mnie to jest za wysoko, żeby pracować na drabinie. Są dwa rozwiązania, albo rusztowanie, albo podnośnik koszowy. Więc wyjeździłem, aha, i mieliśmy montować tą trasę w ten sposób, że na początku trzeba było wywiercić do ósemki dwa otwory w takiej dość grubej blasze w konstrukcji dachu. No i później wiadomo tam dalej, nie? No więc wylazłem, przypominam, że jest poniedziałek po weekendzie, więc wylazłem tam, wywiesiłem dwa otwory i schodzę i idę do niej i mówię, że ja nie będę pracował na drabinie na takiej dużej wysokości, bo to jest niebezpiecznie. Ja się boję, ja muszę mieć podnośnik koszowy. No to dobra. Zrazła. Dała mi ten podnośnik koszowy. Sama wylazła na drabinę.
porobiła chwilę, no i słyszę, że dzwoni do szefa, że trzeba drugi podnośnik koszowy załatwić. Dlaczego tak? No bo z drabiny się źle robi, to jest za wysoko. Z drabiny można wygodnie pracować do 2 metrów. A już przy takiej wysokości, no to jest za wysoko. No co tu będę dużo opowiadał? Dla mnie to jest za wysoko. Może jak ktoś nie ma stracha i może pracować, to będzie pracował. Ja nie będę pracował na takiej wysokości z drabiny i okazało się, że ona też nie chce pracować z drabiny. Myślała, że weźmie sobie podnośnik, a ja będę z drabiny. No i co? Co się wydarzyło dalej? A dalej się wydarzyło, no bo wiadomo, że podnośnik koszowy to nie jest tak śrubokręt, że o, bierze się już jest, tylko albo firma musi mieć, albo wypożyczyć. Z reguły wypożycza, co kosztuje. No. To jest problem. Mieli przywieźć po południu drugi, ale w końcu nie przywieźli. No i skończyło się na tym, że ja jej dałem podnośnik koszowy na chwilę, żeby sobie powierciła i potem ja wziąłem i powierciłem. Bo najgorzej jest z tym wierceniem, chociaż z przykręcaniem też nie jest dobrze, bo żeby przykręcić ten legar 2 śrubami, trzeba mieć 2 ręce, żeby operować. A czym się trzymać drabiny? No czym? Nie ma czym. No, a żeby wywiercić, to wiadomo, no, trzeba się zaprzeć, bo gruby metal i to idzie ciężko i dodatkowo wszystko pozamykane, okna dachowe przeszklone, w hali duszno, człowiek się poci, także no same niesprzyjające warunki. Widzi pan? Słowa nie można zrozumieć. Wariacki kraj, język idiotyczny. Dzisiaj w kąciku kulinarnym pokażę, jak przygotować skrzydełka z kurczaka w warunkach hotelowych. W tym celu należy zaopatrzyć się w marynowane skrzydełka z kurczaka, tak jak ja to tutaj zrobiłem. Najlepiej oczywiście jest kupić na 50% w kopie pół kilo marynowanych skrzydełek z kurczaka kosztuje po przecenie 3 franki 70 rapenów. Ja kupiłem 2 opakowania, więc mam ponad kilogram. Następnie musimy posiadać kuchenkę i patelnię. Następnie skrzydełka z kurczaka przekładamy na patelnię. Nie wiem, ile mi się tutaj zmieści. Na pewno mi się nie zmieści całe 2 opakowania. Obawiam się, że tylko jedno się zmieści. Przekładamy na patelnię. No tak jak myślałem. Pół kilo tylko się zmieściło. Więc drugie pół kilo będzie musiało czekać na swoją kolej. Więc przekładamy na patelnię. Mamy już wyłożone skrzydełka na patelnię. Teraz dolewamy niewielką ilość wody na patelnię. Tak. No i oczywiście w dalszej kolejności przykrywamy patelnię przykrywką i ustawiamy kuchenkę na niewielką moc. W tym celu, aby się skrzydełka dusiły. Na razie dam na 800 W. Jak się woda zagotuje, to obniżę jeszcze moc i będę tak dusił przez 1 godzinę. No niestety nie da się na mniej, musi być na 800 W, bo inaczej się nie duszą.
Więc tak dusimy te skrzydełka. Dusimy je przez jedną godzinę. Oczywiście ta odrobina wody na godzinę duszania nie starczy. Woda wyparuje, więc trzeba od czasu do czasu zaglądać i uzupełniać wodę. I dusimy dalej jedną godzinę. Po godzinie duszenia odwracamy na drugą stronę. Tu mamy już ładnie przypieczone. Oczywiście nadal musimy odlać wodą i teraz dusimy z drugiej strony też około godziny. Ja wiem, że to długo, ale chodzi o to, że mięso musi być tak przysmażone, upieczone, żeby samo odchodziło od kości. Wtedy jest dobrze przygotowane. No, ktoś powie, po co tak długo to dusić, to tak smażyć? No niestety, no, żeby kurczak był smaczny i mięso odchodziło od kości, wymaga to czasu, trzeba to dusić. Normalnie, gdybym ja tu miał piekarnik, to taki kurczak musiałby w nim siedzieć 3 godziny. Wtedy jest smaczny, mięso odchodzi od kości, czyli jest tak, jak być powinno. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę na kurczaka, można zastosować inne rozwiązanie alternatywne, czyli kupić w kopie już usmażonego, ugrillowanego kurczaka, gdzie pół kurczaka kosztuje około 7 franków. No, wiadomo, cały kurczak to nie to samo co skrzydełka. Skrzydełka są jednak smaczniejsze, ale można tak, można i tak. Cały czas trzeba pamiętać i pilnować, żeby dolewać wody, bo ta woda wyparowuje. A jeśli nie będziemy dolewać, no to skrzydełka się spalą na węgiel. I będzie to niejadalne. To oczywiście nie reklama. Nikt mi za to nie płaci. Ale takie informacje dla kogoś, kto przybywa do Szwajcarii pierwszy raz i ma ochotę na coś słodkiego, mogą być przydatne. Ja od czasu do czasu mam ochotę na coś słodkiego. W kopie można nabyć takie ciasteczko. W Polsce to są delicje. A tutaj jest taka marka kopa Prix Garantie. I to kosztuje takie opakowanie 300 gram, niecałe 2 franki. Tutaj mamy malinowe, a tutaj mamy pomarańczowe. Więc cena specjalnie nie odbiega od ceny takich delicji w Polsce. No, ja wiem, że to długo, ale musi być tak długo. Po 2 godzinach duszenia i smażenia otrzymujemy do skonsumowania bardzo pyszne skrzydełka z kurczaka. Tak wyglądają usmażone skrzydełka z kurczaka.
jeśli ktoś myśli, że przyspieszy ten proces, to niestety jest w błędzie. Nie da się przyspieszyć. To ja go przyspieszyłem, bo normalnie takie skrzydełka grillują się 3 godziny. Ja to zrobiłem w niecałe 2. Nie są idealne, nie są takie, jak być powinny, ale już jak najbardziej nadają się do jedzenia i są smaczne. Oj, napiłbym się cappuccino albo latte macchiato. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli film się podobał, to poproszę łapka w górę. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału i komentowania moich filmów. Jeśli chcesz zasubskrybować, to naciśnij przycisk subskrybuj i później u góry taki dzwoneczek wyskoczy. To ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. Pozdrawiam, do następnego razu.